Szwedzi zabrali z Krzysztoporu prawie całe wyposażenie, wszystkie bogactwa. Mur obronny otaczający zamek ma kształt pięcioramiennej gwiazdy, bo z muru wystaje pięć bastionów. Krzysztopór. Nazwa powstała z połączonych ze sobą dwóch słów. Krzyż, czyli symbol wiary fundatora Krzysztofa Ossolińskiego, i topór, czyli symbol rodu Ossolińskich. Można też interpretować krzyż jako symbol wiary katolickiej Krzysztofa Ossolińskiego, a topór byłby wtedy narzędziem do walki z inowiercami. No i taka interpretacja jest możliwa, dlatego że to są czasy kontrreformacji. Zbliżający się do bramy głównej zamku dostrzegają pod potężnym krzyżem literę W. Według niektórych to W związane jest właśnie z tym, że Ossoliński interesował się magią. Według Księgi Magii znaczy ono wieczne trwanie. Architekt zamku spełnia życzenie właściciela, przenosząc magię i astrologię w symboliczny budynek. Cztery dziedzińce to cztery pory roku, 12 sal balowych to 12 miesięcy, 52 komnaty to 52 tygodnie, 365 okien co dni w roku. Siedem wież odpowiadać miały siedmiu dniom tygodnia. A rodzina Ossolińskich w XVII wieku była bardzo znaną, wpływową rodziną. Najbardziej znany był Jerzy Ossoliński, brat Krzysztofa. Jerzy był kanclerzem wielkim koronnym. No i niektórzy twierdzą, że Krzysztof temu bratu nie dorównywał ani talentami, ani pozycją polityczną i że właśnie dlatego postanowił znieść taką wspaniałą rezydencję. Pałac był nie tylko bardzo tajemniczy, ale przede wszystkim bogato wyposażony. Właśnie w tej wieży zamiast stropu znajdowało się szklane akwarium wypełnione wodą, w którym pływały złote rybki. Jest też wieża zegarowa, która jest pomysłem samego Krzysztofa Ossolińskiego. Zegar był niezwykły, bo miał tarcze na wszystkie strony świata i według legendy Krzysztof Ossolński dwóch murzynów tutaj sobie sprowadził. Jeden wybijał kwadranse, a drugi legendy. Jesteśmy w jednym z podziemnych korytarzy, a legenda opowiada, że o wiele dłuższy odcinek takiej podziemnej drogi, bo aż 15-kilometrowy, łączył zamek Krzysztopór z zamkiem w rodowym Ossolinie, gdzie gospodarzem po ojcu był kanclerz Jerzy Ossoliński, brat właściciela Krzysztoporu. Uradzili, że na wypadek wojny przekopią taką podziemną, długą, 15-kilometrową drogę, by w razie potrzeby chronić się przed wrogiem, uciekając z Krzysztoporu do Ossolina. Ta podziemna droga wysypana była bardzo drogą w tamtych XVII-wiecznych czasach solą. Właściciele zamku długo nie cieszyli się z jego posiadania. Krzysztof Ossoliński, który wydał ogromną sumę pieniędzy na budowę swojej rezydencji, niestety się nią nie nacieszył, dlatego że zmarł zaledwie rok i to niecały rok po zakończeniu budowy. Z zamkiem wiąże się także mnóstwo legend. Legenda opowiada, że konie w stajniach Krzysztoporu przeglądały się w kryształowych lustrach i jadły z marmurowych żłobów. Według legendy w czasach Krzysztofa Ossolińskiego mieszkała tutaj jego krewna, bardzo bogata damulka. Miała tylko przyjaciela, małego białego pieska. Wymyśliła sobie taką okrutną zabawę, że jak jakiś gość przybywał do Krzysztoporu i jak ten piesek tego gościa obszczekał, no to ona wtedy uważała, że taka osoba jest zła i dzwoniła po swoją służbę, kazała taką osobę wrzucać do lochów, gdzie taki nieszczęśnik ginął śmiercią głodową bez jedzenia i bez picia. I ona się tak okrutnie zabawiała, podobno wiele osób straciło życie, aż się znalazł taki dworzanin, który się wcześniej dowiedział, że takie złe rzeczy się dzieją w Krzysztoporze. Przyjechał tu jako gość, piesek tej pani go obwąchał, oczywiście go obszczekał. Ona wtedy za dzwoneczek, żeby po służbę zadzwonić, a on, ponieważ wiedział, co go czeka, to nie używając podstępu, tylko najzwyczajniej w świecie wyciągnął miecz, zciął tej złej pani głowę. Niektórzy uważają, że duch białej damy, którego można w Krzysztoporze spotkać podczas nocnego zwiedzania, to jest właśnie duch tej złej pani. Zamek popadł w ruinę przez potop szwedzki. Szwedzi zajęli zamek, ale tak naprawdę bez walki, bez ani jednego wystrzału. Ale jak zaczęli Szwedzi przegrywać wojnę, to zanim się stąd wycofali, to zabrali z Krzysztoporu prawie całe wyposażenie, wszystkie bogactwa. No i okres świetności Krzysztoporu tak naprawdę się skończył. Później jeszcze dołożyli Rosjanie, były tutaj prowadzone walki w trakcie Konfederacji Barskiej w 1770 roku i po tych Rosjanach to niewiele więcej zostało jak tylko ruina. Tak zostali zapamiętani członkowie tego rodu, jako ród niewyobrażalnie przebogaty, przebiegły, sprytny i inteligentny.